Pawłem Głażewskim rozmawiamy nieco ponad 24 godziny przed jego występem na gali w Ostródzie. Paweł, nie mieliśmy okazji dłuższy czas rozmawiać na Boxer.org. Opowiedz trochę o przygotowaniach do tej walki i o swoim przeciwniku. 8 tygodni ciężkich przygotowań. 4 tygodnie z Grzegorzem Koziołem w Białymstoku, trenerem od przygotowania fizycznego. 3 tygodnie w Dzierżoniowie z Piotrem Milczewskim, sparingów, techniki, taktyki. Nowości, które Piotr stara mi się przekazywać, więc no intensywne 8 tygodni przygotowań. Ostatni tydzień zjechaliśmy na Białystok troszeczkę odpocząć. Cieszę się, że właśnie udało mi się zregenerować. Ostatnie dni już czułem się naprawdę dobrze, także jestem optymistycznie nastawiony na walkę. A jak współpracujecie się z Piotrem Wilczewskim? Jesteście już razem trochę czasu, inni zawodnicy do tej pory przynajmniej do nas nie docierało, żeby narzekali na Piotra, ale jest trochę rozchwytywany, na pewno nie ma aż tak dużo czasu. No i przede wszystkim jest to dla Ciebie zmiana, bo Ty już z różnymi szkoleniowcami się przygotowywałeś. Znaczy Piotrek jest faktycznie rozchwytywany, dlatego że jest to no, najlepszy polski trener jak dla mnie, tego młodego pokolenia na pewno. I co, no ma dużo zawodników teraz, przygotowywał przecież pana Mariusza Kołodzieja, zawodników też Tomka Babilońskiego, przecież to są organizatorzy jutrzejszej gali. No i tutaj ta współpracuje z tymi dwoma grupami, no tych zawodników jest trochę, ale to nie jest tak, że nie ma czasu. Piotrek jest naprawdę zapracowany, ale on, jeżeli ma zrobić 6-8 rund tarć, to robimy, jeżeli jest taki plan założony przed treningiem. Także no, nie oszczędza się na pewno, zostawia trochę zdrowia, tak jak i my. On robi przecież po 40-50 rund tarczy, od 4 do 21 na sali, cały czas tarczuje zawodników i nie robi tego mniej z powodu, że ma ich więcej, no, że ma 9, to zrobi po 3 rundy. Robimy normalnie, no, także on po prostu dużo poświęca czasu dla tych zawodników. No i co, no, mam nadzieję, że efekty będzie widać w jutrzejszej walce. Debiut Tomka Babilońskiego na Polsacie sprzed kilku tygodni, ta gala w Legionowie została bardzo dobrze odebrana. Czy czujesz jakąś taką presję jako największa atrakcja, największa gwiazda jutrzejszej gali, żeby dorównać temu, co było w Legionowie? Myślę, że gala będzie bardzo dobra. No, w kartach Tomek Babilonski po raz kolejny już no, złożył bardzo dobrą kartę, w którą tak naprawdę patrząc z góry nie można widzieć jakichś wielkich faworytów walk, także szykują się duże emocje. Na mnie nie ma żadnego ciśnienia. Ja wychodzę do ringu i postaram się zaprezentować jak najlepiej. Jest to debiut mój dla telewizji Polsat, więc motywacja jest podwójna, żeby fajnie się pokazać. Rywal też jest fajny, żeby dobrze się pokazać. Na pewno da poboksować, nie unika walki. Ja myślę, też tego nie będę robił. No i mam nadzieję, że walka będzie się podobała. No to teraz jeszcze jakiego oczekujesz wyniku? Będziesz szukał nokautu? Zobaczymy, no na pewno na siłę nie będę szukał nokautu, zobaczymy jak on będzie reagował, jest nakreślony jakiś plan przez trenera w mojej głowie, przeze mnie też, zobaczymy, no może jak on będzie reagował na moje ciosy, czy cały czas będzie szedł do przodu, czy może ja na niego troszeczkę pójdę i go przełamię, no pierwsze rundy pokażę jak walka będzie wyglądała, jeżeli będzie moment, w którym zobaczę, że źle się czuję albo jest naruszony, to wykorzystam. Dziękuję i powodzenia. Pozdrawiam.